Ten głupiec Fernando nie jest nam do niczego potrzebny. Poślijmy go do diabła. Teraz pokłócił się z żoną, ale niedługo znów będą razem. Ale zanim to nastąpi, ona zabawia się z Diegiem. Widziałam ich, jak dziś się obściskiwali. Najrozsądniej będzie dać sobie z nim spokój. Prędzej umrę. Nie można kogoś zmusić do miłości. Jeśli kocha inną, nie uda ci się go zdobyć. Jesteś ostatnią osobą, która się na tym zna. Żyjesz jak mnich. Przyznaj się. Jesteś gejem? Primo, confiesa. Eres gay? Zamiast zwieszać nos na Quintę, powinieneś się cieszyć. Nawet nie przypuszczasz, jak zmieni się teraz twoje życie. Chodzi ci o pana Sabatera? A o kogóż by innego? To twój dziadek. Będziesz musiał nabrać do niego zaufania. Unikanie go nie ma sensu. Chyba nie posłuchasz swojej matki. Nie. Nie chcę jej już nigdy widzieć. Nunca. Coś się wydarzyło? Poszedłem do Diego. Byli tam oboje. Nadzy. Nie wierzę. Tak samo pomyślałam, kiedy zobaczyłam zdjęcie Antonia w gazecie, w artykule o porwaniu. Fernando został porwany 5 lat temu. Uważaliśmy, że nie żyje, ale niedawno wrócił. Wszystko jest jasne. Fernando Leira odegrał komedię. Te 5 lat spędził z drugą żoną. Sfingował porwanie? Pozwoliłbym zbankrutowała? Nie, to zbyt wiele. Przepraszam. Ja też przepraszam, ale ja nic nie rozumiem. Wyjaśnimy ci. Twój mąż, wasz mąż, taki człowiek zasługuje na stos na środku rynku. Niezależnie od tego, co powie Adrian, Lucia nie zmieni zdania, nie będzie tkwić w związku, który ją niszczy. Zobaczymy. Teraz jedyne, o czym powinieneś myśleć, to twoja operacja. Trzeba jak najszybciej porozmawiać z Moniką, żebyś zaczął pracę, którą ci zleciła. Nie będę z nią pracował. Nie chcę mieć nic wspólnego ani z nią, ani z jej ojcem. To będą uczciwie zarobione pieniądze. Poszukam czegoś innego. I tak nas nie posłucha. Zakochałem się. Los się do mnie uśmiechał. W końcu chce mi się żyć. Nic innego się nie liczy. Mówiłem ci, ale nie słuchałeś. To niemoralne. Jak ona śmiała zrobić coś takiego? Bóg ją ukaże. Mam nadzieję, że teraz mi wierzysz. Przekonałeś się, że nie kłamię i zawsze mam rację. Nie zamierzam z nią mieszkać. Właśnie spytałem babci, czy mogę się tu przeprowadzić. Doskonały pomysł, choć niedługo będziemy mieszkać w lepszym miejscu. Nie potrzebujemy już twojej mamy. Jeśli będziesz stał po stronie ojca... Słyszysz? Jeśli będziesz stał po stronie ojca, Lucy nie uda się popsuć waszych planów. Będę robił, co każesz. To rozumiem. Nie damy się tej kobiecie, zwyciężymy. Jeśli twoja matka ma takie życzenie, może tu zostać z tym inwalidą. Głowa do góry. W końcu nic się nie stało. Mężczyźni nie płaczą.
ánimo, no pasa nada. Para eso somos hombres. Chyba nie zrozumiałeś. Wkurza mnie, że ta prostaczka okazała się lepsza ode mnie. W tym tkwi problem. Nie kochasz Diego, ale jak zwykle wychodzi z ciebie rozkapryszona dziewczynka. Zwróciłeś na niego uwagę, bo spotykał się z twoją siostrą. Nie mogłaś znieść myśli, że to Raquel go zdobyła. Wystarczy. A potem? Dałaś mu lekcję. Jak? Robiąc wszystko, by trafił do więzienia. Przestań. Nadal nie zwraca na ciebie uwagi. Jak go ukażesz? Otwórz wreszcie oczy. Diego ma cię w nosie. Diego no te quiere. No le interesa. Nie kocha cię. Idiota. Antonio. Antonio, czy też Fernando, jak chcecie go nazywać, ma nie po kolei w głowie. Jego postępowanie jest obrzydliwe. Nie zostawimy tak tego. Nie jesteście same. Niech tylko znajomi z bazaru się dowiedzą. Będzie stąd zmykał, gdzie pieprz rośnie. Złości mnie. Co tu, diabła, robisz? O to samo chciałam zapytać. Antonio, czy też może Fernandzie? Obojętne. Już wiesz? Ty draniu, tchórzu, palancie. Zapłacisz mi za to, co właśnie zrobiłaś. Puść ją! Przysięgam, że cię zabiję. Cokolwiek zrobisz, twój syn będzie cię nienawidził. Nie zobaczysz go już. Przekonamy się. Przekonamy się. Co jest? Spokój. Nic się nie dzieje. Tchórz. Przysięgam, że zapłacisz za wszystko, co zrobiłeś. Nie spocznę, dopóki nie wylądujesz w więzieniu. Co do Adriana, na pewno nie będzie chciał znać takiego kryminalisty. Wynoś się. Uważaj. W porządku? Tak. A ty? Tak. Słucham. Jak mogłeś powiedzieć im prawdę? Prędzej czy później i tak by się dowiedziały. Chciałeś, żeby mnie znienawidziły. Nie mogłeś znieść, że mimo upływu czasu nadal mnie kochają. Gdybym tego chciał, już dawno odwołałam podróż. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Bardziej niż przypuszczasz. Zostań tam, gdzie jesteś i zostaw nas w spokoju. Tak, Adrian do pana. Niech wejdzie. Co cię sprowadza? Sądziłem, że nie chcesz już dla mnie pracować. Nie musi pan udawać. Wszystko wiem. Co powiedział lekarz? Że jak najszybciej chce mnie operować. Spełnia się twoje marzenie. Będziesz mógł znowu grać w piłkę. Tak się cieszę. Na co czekasz? Musisz jak najszybciej poddać się tej operacji. To drogi zabieg, a ja nie mam pieniędzy. O pieniądze się nie martw. Masz mnie.
Postaram się, żeby w firmie wypłacili ci zaliczkę. Resztę sama dołożę. Jestem ci bardzo wdzięczny, ale muszę zrezygnować z naszej umowy. Dzwoniłem do domu. Nikt nie odbiera. Gdzie Adrian? Chyba poszedł do Sabatera. Dokąd? Do firmy? Tak przypuszczam. Co się stało? Jesteś zdenerwowany? Potem ci powiem. Przygotuj się na najgorsze. Dlaczego? Nie strasz mnie. Muszę spotkać się z synem, zanim zrobi to Lucia. Zadzwonię. Całe życie nas terroryzował, moją córkę i mnie. To był koszmar. Moje życie z nim zawsze było piekłem. Jak mogłam być tak głupia? Spokojnie, bo coś ci się stanie. Już mi się stało, ze złości. Nie ma się co dziwić. Musicie zawiadomić policję. Oczywiście, wszystko trzeba opowiedzieć policji. Ten człowiek musi zapłacić za to, co zrobił. Muszę wracać do domu. Zostawiłam córkę samą. Nie chcę nawet myśleć, co się stanie, jeśli Antonio wróci przede mną. Mówiłeś, że do domu masz jakieś 2 godziny drogi. Idźcie najpierw na policję. Nie zdążysz pojechać i wrócić. Dziecko jest najważniejsze. To mój telefon. Zadzwoń, gdy będziesz gotowa. Co zrobisz? Zamieszkasz u przyjaciółki? Ja nie mam przyjaciółek. Antonio pozwala mi wyjść tylko, gdy jest to konieczne. Nie zgadzał się, żebyśmy z kimkolwiek utrzymywali kontakty. Gdzie pójdziecie? Nie wiem. Zadzwonię, gdy będę mogła. Może poprosimy kogoś, żeby cię zawiózł. Jeśli będziesz czekać na autobus, nie zdążysz. Świetny pomysł. Popytam, kto jest wolny. Dziękuję. Muszę porozmawiać z córką. Jest to telefon? Oczywiście. Pokażę ci. Zamknij. Jak będziesz wychodzić? Twoja babcia była piękną kobietą, a ja jestem mężczyzną. Uwiodła mnie swoją urodą, ale nigdy nie traktowałem tego związku jako coś, jako czegoś trwałego. Zaszła w ciążę. Powiedziała, że przypadkowo, ale jej nie uwierzyłem. Była pielęgniarką. Nie potrafiłaby się zabezpieczyć? Zwolnił ją pan. Nigdy nie uległem szantażowi. Wyszła ode mnie i więcej jej nie zobaczyłem. Dlaczego jej pan nie szukał? Bo tego by chciała. Błędem byłoby jej ulec. Lucia i ja kochamy się. Nie chcę, żeby ktokolwiek stawał między nami. Jesteśmy przyjaciółmi. Przeszkadza ci to? Nie, ale ona myśli, że interesujesz się mną z innych powodów. Posłuchaj. Nie odtrącaj. Nie każ mi odchodzić. Musisz zrozumieć, że tylko ja jestem w stanie cię kochać. Do miłości trzeba dwojga, a ja wybrałem Lucię. Dlaczego? Nie pojmuję tego. Bo jest najpiękniejszą, najsłodszą i najlepszą istotą, jaką spotkałem. Kiedy słucham, jak wygadujesz takie rzeczy, widzę, jakim jesteś głupcem.
Nie zmienisz zdania? Wyjeżdżasz? Im szybciej o wszystkim zapomnę, tym lepiej. Za szybko podjęłaś tę decyzję. Przeciwnie. Nigdy nie powinnam była wracać. Nie potrafię pomóc mojemu synowi. Tylko zburzyłam jego życie. Dokąd pojedziesz? Jeszcze nie wiem. Skontaktuję się, jak już będę na miejscu.